Będzie złoto w tej naszej opowieści. To ciąg dalszych historii, właściwie dwóch obrazów, na których uwieczniona jest Adele Bloch-Bauer i obiecałyśmy, że w suplemencie zdradzimy sekrety. Czy historię tych obrazów, a także sekret naszej nika, który na tych obrazach nie wszystkich oczywiście ma Adel, ale szczegóły za moment. razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, pani Uszlo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. Przypomnijmy, że to początek XX wieku, ona na obrazach to Adel Bloch Bauer, żona Ferdynanda Bloch-Bauera, bogatego przemysłowca, dużo od niej starszego, ale Zakochane. zakochanego, prawda? A malarz, który uwieczniał ją swoim pędzlem i udało mu się to zrobić pięknie i skutecznie, to Gustav Klimt, znakomity malarz i grafik austriacki, zresztą jeden z najwybitniejszych przedstawicieli secesji, to u niego Ferdynand zamówił najpierw jeden, potem drugi portret żony. No i zatrzymałyśmy się w pierwszej części opowieści w momencie, kiedy wybuchła wojna w zasadzie nie wybuchła jeszcze, bo tyle, to był anżlucz. Tak, jeszcze przed wojną, ale ponieważ oni należeli do żydowskiej rodziny, więc w tym czasie, no. Mieli do wyboru albo uciekać, albo zostać, prawda? Ferdynand uciekł. Ferdynand uciekł. Adela już w tym czasie od dobrych paru lat nie żyła. Bo przypomnijmy, zmarła młoda nagle, zmarła, tak? Miał w wieku 40, tak. 403 lat. lat. No i zostały te wspaniałe obrazy, które zarekwirowało Gestapo. Hitler w swojej szczodrości, w swojej hojności prze, nie wziął tych obrazów do muzeum do Lincu, tylko przekazał je do Narodowej Galerii Austriackiej. To był jeszcze 38 to rok. To był jeszcze 38 rok. Ferdynand Uciekł najpierw do, swoich, do swojego pałacu w Czechach, potem udało mu się uciec do Szwajcarii, gdy Niemcy wkroczyli do Czech, no i tam przeżył wojnę. Do Wiednia, zmarł, Wiednia nigdy nie wrócił. Do Wiednia nigdy nie wrócił. Zmarł krótko po zakończeniu wojny, bo w listopadzie 1945 roku. Był jedynym spadkobiercą, Adel, mimo że jej testament zawierał pewne zastrzeżenia, czy też pewne dyspozycje, dyspozycje te dotyczyły między innymi obrazów Klimta, gdzie obrazy Klimta miały być przekazane właśnie do tej galerii w Wietniu, w której umieścili ją na Umieścili je na życzenie czy na rozkaz Hitlera naziści. Te obrazy miały tam być przekazane po śmierci Ferdynanda. Po prawda? śmierci Bo on Ferdynanda. Nie zatrzymał po śmierci, Adel, tak podobnie kolie. Tak jest. Takie było rozporządzenie testamentarne. No. I cóż, niestety Ferdynand nigdy nie dotknął tych przedmiotów, od momentu jak opuścił mieszkanie wiedeńskie, w zasadzie pałac wiedeński. No, i kolia. No kolia wpadła w ręce nazistów. No bo on Kolię przekazał swojej siostrzenicy. Przekazał ją swojej siostrzenicy przed ucieczką. Przekazał ją w podarunku ślubnym. Ten ślub był na kilka miesięcy, czy na kilka tygodni w zasadzie przed Anschlussem. Oni tyle co wrócili z podróży po ślubnej. No i Kolia, która była w Posiadaniu Marii zaledwie parę. Mary Altman, dodajmy, to właśnie siostrzenica Ferdynanda. Mhm. Adele. Siostrzenica Adel. Adel. Tak, siostrzenica Adel. Zarekwirowano ją na polecenie Geringa. Skąd Gering wiedział o tej koli? Ona była uwieczniona na dwóch obrazach Klimta, bardzo precyzyjnie. Najcentniejszy klejnot Cesarstwa Austriackiego, bo powstała w czasie Cesarstwa. Położył na niej łapę Geringa i losy tej koli można śledzić praktycznie do Sylwestra 1944-45 do tej nocy sylwestrowej, bo druga żona Geringa, dla której on Ją zdobył, nosiła tą kolię po raz ostatni. Prawdopodobnie kolia powędrowała do rezydencji Karin Hof. Rezydencja została wysadzona w powietrze, część skarbów, klejnotów, obrazów została wywieziona część została wysadzona w powietrze, co się dało rozkradła armia czerwona. Naszyjnik w każdym razie Przepadło. zginął i od 31 grudnia 44 roku nikt go Publicznie nie widział. Przypomnijmy, że naszyjnik był bardzo piękny, z brylantami, był prezentem od Ferdynanda dla Adel i były jeszcze do tego kolczyki, które nie wpadły w ręce Geringa. Tego to nie wpadło w ręce Geringa, niemniej one też zostały zarekwirowane przez Gestapo. Te kolczyki udało się odzyskać i są jeszcze dzisiaj w posiadaniu rodziny Altmanów tyle okoli, natomiast znacznie bardziej skomplikowane były losy obrazów, Pani Urszulo. Tak, jak już powiedzieliśmy, Ferdynand zmienił testament. No i, ale obrazy wisiały w Belwederze. To była taka rezydencja księcia Eugeniusza, który był bardzo znanym strategiem, wyjątkowym talentem wojskowym. Galeria, w, był to Adela I, czy Złota Adela była w centralnym miejscu. Niemniej rodzina Blochbauerów, której udało się uniknąć Holokaustu, która za ogromne łapówki wyjechała, opuściła Europę. Udała się do Stanów, walczyła o te obrazy praktycznie od momentu śmierci Ferdynanda, bo Ferdynand zmienił testament i zmienił rozporządzenie, i na podstawie swojego testamentu wszystkie pięć obrazów Klimta, które zostały w Wiedniu i tam były eksponowane, przekazał siostrzenicy swojej ukochanej żony, właśnie Marii. Altman. Altman. No i Maria rozpoczęła batalię. Testament został otwarty w 1946 roku i praktycznie od tego momentu toczyła się batalia o odzyskanie z, tych obrazów. O odzyskanie tych obrazów, a przede wszystkim o złotą Adel. Austria nie uznała zmiany Testamentu. Podważyła w ogóle jego wiarygodność, no Maria nie była w stanie rozpocząć procesu z, na terenie Austrii z władzami austriackimi, ponieważ samo wadium do wpłacenia, czy koszty sądowe na dzień dobry, były horrendalne, gdyż te pięć obrazów wyceniono wtedy na 300 milionów dolarów. A Maria mieszkała za granicą. A Maria mieszkała za granicą. Cały majątek przepadł, zarekwirowali go naziści, i tak się toczyła ta batalia, i druga rzecz to była porcelana. 400 unikalnych sztuk porcelany, ponieważ mąż Adel to zbierał, gdzie to były unikaty jeden, dwa, dwie sztuki na świecie. Wreszcie w 1998 roku wyszła w Austrii pod naciskiem międzynarodowym ustawa o zwrocie Zagrabionych dzieł sztuki, i wtedy udostępniono archiwa. No i tutaj do akcji wkracza pewien dziennikarz, niejaki pan Czernin, który, którego rodzina była zaprzyjaźniona z rodziną Bloch-Bauerów, i który w tym pokoleniu był dziennikarzem śledczym gdzie rodzina na Anschlussie bardzo dużo straciła, między innymi świetnie prosperujące, wspaniałe wydawnictwo, które notabene wydawało Klimta i które wydało pierwszy album Klimta ze Złotą Adel na okładce. Udało mu się dotrzeć do archiwów i tam się okazało, że obrazy nie zostały legalnie przekazane jak to twierdzili Austriacy tylko zarekwirowane przez Gestapo. Nota Bene, człowiek, który to rekwirował, był prawnikiem i nazywał się, jego nazwisko było Doktor Führer. Cóż, za ironia, Cóż za ironia losu i tam widnieje jego podpis i jeszcze odręczna notatka Hitlera przekazać obraz do galerii Austriackiej. Czyli był dowód na to, że był rzeczywiście dowód na było to, to nielegalne. to nie było przekazane, tylko wzięte, nie przekazane dobrowolnie przez Ferdynanda, to tylko wzięte siłą. No i tutaj prawnik kolejny, który był zaprzyjaźniony z rodziną Bloch-Bauerów. I który też był pochodzenia żydowskiego, stracił w Holokauście wszystko i udało mu się uciec do Ameryki. Wystąpił w 2005 roku z pozwem, pozywając rząd Austrii o zwrot obrazów. Zrobił to wykorzystując pewien precedens, gdzie można było rząd. Austrii skarżyć poprzez sąd w USA, ale musiało się to odbyć na drodze arbitrażowej. Powołano pięciu sędziów z różnych krajów i sędziowie orzekli, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten obraz. Te obrazy należy zwrócić. zwrócić. No i w 2006 roku tak szybko to poleciało. Austria musiała wydać obraz. Prawnik, który wygrał ten proces, pojechał osobiście do Wiednia po to, żeby te pod, jego, pod swoim nadzor pod jego żeby tego dopilnować, tak. nadzorem, starannie zapakowano te obrazy i one towarzyszyły mu w drodze powrotu. Wiedeń oszalał. Ja byłam w tym czasie w Wiedniu i gdziekolwiek się człowiek nie obrócił w metrze, na autobusach, na ogromnych plakatach, na dworcu, na lotniskach, obligatoryjnie we, na drzwiach wszystkich muzeów Wiedeń płakał. był portret Adel złotej. złotej, to jest 138 na 138 cm, wcale nie taki mały i był napis żegnaj, albo żegnaj Adel albo Wiedeń płacze za tobą. No obraz znalazł się w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych w San Francisco, gdzie mieszkała już bardzo leciwa Maria i Maria sporządziła Znowu testament. testament. Co, ale do swego pani Uszul. Do swego. swego. trwa. Co się ma swego. stać z obrazem? Jej życzeniem było, podobnie jak jej ciotki Adel, żeby obrazy Klimta, w szczególności Złota Dama, były upublicznione. I Chcąc żyć na w miarę wygodnej stopie, bo ona już była bardzo schorowana, postanowiła sprzedać złotą ADL. I złota ADL zyskała nabywcę. Był to potomek słynnej Estée Lauder. Jej wnuk, który kupił ten obraz, i wówczas była to najwyższa cena na świecie. To był w 2008 rok, za który zapłacono 135 milionów dolarów. Takie wiadomości wyciekły do prasy, bo kontrakt nie został uwidoczniony, i Znowu, ten obraz możemy oglądać teraz. Dzisiaj możemy go oglądać w Nowym Jorku, w prywatnej galerii ufundowanej przez rodzinę Lauder. Obraz Maria zmarła w 2011 roku. W tym samym roku obraz przeszedł oficjalnie w ręce Lauder, bo cały czas był w jej rękach. No i w 2012 roku powieszono go w Nowym Jorku. I dzisiaj złotą Adel. I pozostałe cztery obrazy Klimta należące do rodziny Bloch-Bauerów można oglądać właśnie tam. Można oglądać, i tylko tam na tych obrazach można zobaczyć, Przyjrzeć się może z okolim okiem, jak wyglądała ta niezwykła kolia, o, których, o której także mówiłeś. Piękną kobietą była Adele. Adele. Dodajmy jeszcze, że w 2015 roku powstał film pełnometrażowy zatytułowany Złota Dama. Być może ktoś z Państwa jeszcze będzie mógł ten film obejrzeć. W rolę Mary Altman wcieliła się tam Helen Mirren. No ale film, filmem mamy, pani Uszulo polecamy lekturę uzupełniającą, która. Pozwoli Państwu bardziej szczegółowo wyobrazić sobie ten czas i tę historię, kiedy powstawała Złota. Tak, światowy bestseller który miesiącami utrzymywał się na światowych listach bestsellerów. Wszędzie gdzie się ukazuje, budzi zachwyt. No piękna ma okładkę. To cudowna okładka. Kolejną mamy taką tak, cudowną okładkę, prawda? Okładkę, prawda? Złota piękna. dama, Gustaw Klimt i tajemnica wiedeńskiej Monalizy, bo Adel została ochrzczona wiedeńską Monalizą. Spotkamy tutaj opis życia Adel i jej losy Klimta powstanie obrazu i kolejne odsłony dramatu, dramatyczną ucieczkę rodziny z Wiednia i tę batalię bardzo fascynującą o, odzyskanie, o obrazów. odzyskanie obrazów. Książka wspaniale napisana, bardzo państwu polecam. Nie tylko tym, którzy interesują się sztuką, ale również historiami kryminalnymi. Taka to historia opowiedziana w skrócie, ale bardzo zawiła i bogata obrazów namalowanych przez Klimta, a zwłaszcza Złotej Adel. Moim Państwa gościem była Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że będą Państwo z nami, kiedy będziemy snuć kolejne opowieści o tajemnicach historii w Radiu Katowice. Radio Katowice